Lucjusz Nadbereżny zdecydował, kto dostanie z podległych mu pracowników instytucji miejskich podwyżkę, a kto nie. Jak zapewnił prezydent, na wzrost wynagrodzeń nie mają co liczyć pracownicy magistratu i instytucji podległych, gdyż podwyżkę otrzymali już za sprawą poprzedniego włodarza. Wówczas to pominięto w rozdziale środków pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych miastu, chodzi tu o żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a także zatrudnionych w Miejskim Domu Kultury i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Dobra wiadomość jest taka, że podwyżka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Jeżeli chodzi o strukturę miasta, bo pojawiały się pewne takie pytania, nie były dokonywane żadne zmiany dotyczące funkcjonowania urzędu, funkcjonowania spółek. Jedyne decyzje, które były podejmowane w ostatnich dniach urzędowania przez mojego poprzednika, dotyczące zmian w strukturze, chociażby rozmontowania kancelarii prezydenta oraz również innych zmian dotyczących finansowania. Na pewno ta Rada Miejska na początku swojego funkcjonowania nie będzie obarczona kwestią podwyżek dla Urzędu Miasta, dla również instytucji podległych bezpośrednio pod Urząd Miasta, bo jeszcze decyzją poprzednika została udzielona podwyżka zarówno dla Urzędu Miasta, jak również dla innych instytucji miejskich. Tą podwyżką nie zostały objęte trzy instytucje czy trzy podmioty, a więc Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne oraz oświata niepedagogiczna, a więc pracownicy naszych szkół oraz przedszkoli, żłobka, a więc pracownicy niepedagogiczni. I tu chciałbym podkreślić, że podjąłem decyzję, że od 1 stycznia będzie podwyżka pracowników niepedagogicznych w naszych przedszkolach i szkołach. To jest to zobowiązanie, o którym mówiliśmy jeszcze bardzo głośno w poprzednich kadencjach. Dzisiaj przyszedł czas, aby wyrównać tą niesprawiedliwość oraz dotyczącą wyrównania etatów również dla pracowników niepedagogicznych. Tu chciałbym wyjaśnić również jedną rzecz, bo było pewne nieporozumienie, zazębiły się pewne okresy jeszcze z decyzjami mojego poprzednika. Była decyzja w niektórych szkołach podjęta dotycząca obcięcia etatów dla pracowników niepedagogicznych. Ta decyzja również została moją decyzją wycofana. A więc to chciałbym Wysoką Radę tutaj poinformować, bo wiem, że niektórzy radni zgłaszali mi takie kwestie. Te decyzje już zostały wycofane. Natomiast od 1 stycznia z nowym rokiem zostanie ta kwestia ostatecznie uregulowana, jeżeli chodzi o kwestie pracowników niepedagogicznych w przedszkolach i naszych szkołach.